Ożyły trochę, czy nie? Coś tam widziałem, latały dzisiaj. Dzisiaj rano je wystawiłem, bo mówię, kurde, teraz 2 dni ma być ciepła. To ja nie wiem, czy te murarki się obudzą do przed kwitnieniem. Znaczy, raczej powinny się obudzić, bo to jak będzie ciepło, to mi się daje chwila, moment, się obudzą. No i co? Wiśnia, jak tak będzie ciepło. To mi się wydaje, niedługo zacznie kwitnąć na Idarecie już jest różowy pąk, także wystawiłem tutaj wiśni jeden box, jeden ul, w Prinsie 2 ule, no i tam na Goldenie na pół hektarza też jeden, na połowie hektara też jeden ul. Jestem bardzo ciekawy efektów tego, tych murarek. No niestety w tym roku ich kwitnienie może być szybkie, nie wiadomo jakie będą pogody, czy będą mrozy, czy nie. Bardzo jest prawdopodobne, że mogą być mrozy, no i musimy jakoś się ratować, żeby ten plon był. Dlatego w tym roku na próbę sobie wziąłem 4. Zobaczymy, jak będę widział efekt, no to na przyszły rok będą we wszystkich sadach. Siemaneczko, dzisiaj poniedziałek, dzień po wyborach. Jak tam zadowoleni z wybranych osób? Ja tam bardzo. W sobotę tu nagrywałem, to w ogóle jeszcze nic nie kwitło, pąki pozamykane. Dzisiaj się wszystko pomału otwiera. O, tak to wygląda. Bardzo ładna pogoda na, jeżeli chodzi o kwitnienie. Murarka sobie lata. Do środy ma być równie ciepło, także myślę, że jeżeli przymrozków nie będzie, to będzie dobrze. Osmia box. Pszczółki już się pomału pobudziły. Trochę za późno je powyciągałem, wiecie. Podejrzewam, że jeszcze tam nie wszystkie się obudziły, ale już jest coraz więcej. Już sobie pracują, latają. Elegancko. O, idealna pogoda dla nich. Nektar mają skąd brać, także bardzo mi się to podoba. A ja co? Zaraz podczepiam opryskiwacz, jadę po wodę. No i dzisiaj będziemy pryskać na dwójki. Na zwójkę i na mszyce w jabłkach. A czym będę pryskał, to wam potem pokażę. Na razie jeszcze idziemy ule zobaczyć. Pokażę wam mój stary ul kiedyś, co miałem, murarki w nim. Idę. Chcę wam pokazać domek dla murarek, który tu mam. Ten domek, on tu wisi, wam powiem, już ładnych parę lat. Kiedyś jak tak zainteresowałem się murarkami, muszę to w ogóle zdjąć. Tu już jest ten. I to wynieść. Kiedyś jak się zainteresowałem murarkami, ja wiem, 10 lat temu, to sobie zrobiłem taką beczkę, tu się uchylało. W środku była trzcina. No i co, jak pryskałem, to potem to sobie zamykałem i ten, i było bajka, nie? Ja to lubię, jak coś mi kurde w polu lata, jak mam jakieś kurde pszczółki czy coś, podoba mi się to. No i co, i dlatego się zdecydowałem, znaczy wiecie, no nie dlatego, że mi się podoba i że to lubię, tylko w związku z tym, że po prostu jest słabsze zapąkowanie na tym moim Prinsie, a jeżeli będzie poprawa wiązania i będę widział w tym roku efekt, no to po prostu te ule będę brał co roku i to na większy areał. No i tyle, no. Biorę się zaraz za robotę i nie ma na co czekać. Tu muszę pod ogródek to zaorać. Skoszę to i zaorać ładniej, żeby już warzywko można tu było posiać. Słuchajcie, u mnie w Goldenie trawsko już zaczyna rosnąć. Po kwitnieniu zaraz trzeba będzie chyba pryskać coś na zielsko, nie? Pomału różowy pąk się zaczyna.
gdzie nie gdzie. Kurde, słychać opryskiwacze. O, jeszcze tu muszę podchodzić, czyli bambusy pozapinać, bambusy, drzeweczka podosadzane już pomału zaczynają puszczać, siateczki pozakładać. O, tu jak ładnie puszcza, nie? Siateczki pozakładać. Powiem wam, wziąłem jednego boksa, to tu sobie do Goldena, żeby sprawdzić, bo wam powiem, bo tak, miałem jednego w wiśniach, rozstawiłem dwa w Prince'ie, no i jednego tu, zobaczymy. Są? Czy ich nie ma? Są, już tam wchodzi, zobacz. Jedna tam już wchodzi. Będzie robić kokony. O. No i dobra, powiem wam, w tamtym roku ja tu miałem dużo gorsze liście rozetowe. W tym roku to dużo lepiej wygląda, podoba mi się. Jutro jeszcze może tutaj pierdzielne odżywkami jakimiś. Siarczan magnezu, może jakiś mocznik, cynkbor i przed kwitnieniem, żeby miał siły na zawiązywanie. Ale tu wygląda to wszystko dużo, dużo lepiej w tym roku. Ale powiem wam, że czuć, że ludzie pryskają na robaka. Od razu czuć w powietrzu ten odór, nie? O, sąsiad zajechał, tu jeden, tu drugi. Jadą, dobra, jadę, daj ja się szykować. No i co, słuchajcie, tankujemy zaraz, zanim dotankuję, dobiorę oprysk, zaraz będzie ściemni się i jedziemy. Pszczółki sobie odlecą spać. Trzeba dbać o pszczoły i pilnować, żeby zabiegi robić w godzinach, w których nie mają oblotu i tyle. Pomalutku biorę się za rozrabianie oprysku. Dzisiejszy zabieg, jaki będę stosował, no to przed kwitnieniem przeciwko oczywiście zwójce i mszycy. Na zwójkę idzie spaner, na mszycę idzie zamiennik tepeki. No i jako adiuwant kupiłem ten lepszy flipper silikonowy, no musi być, jeżeli chodzi o mszycę, żeby poszedł do tej mszycy czy do zwójki, gdzieś tam w zawinięty liść ładnie wleciał, to musi być zwilżacz silikonowy. Spanner jest typowym środkiem na zwójkę. Miałem dać wam powiem Mospilan, no i boję się, że Mospilan by po prostu sam nie dał rady, nie? Dlatego robię te peki i właśnie ten spanner. Myślałem o zamienniku koragenu, ale kurde, szkoda mi go teraz wykorzystywać, bo, no nie oszukujmy się, on jest drogi, a później on będzie działał też na owocówkę, dlatego wolę coś teraz tańszego wykorzystać. No kurde, nie będziemy teraz wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na korageny, no skoro to kosztuje 3 razy mniej, czy tam 2 razy mniej. Powiem wam, otworzyłem alakaza, pierwsze co na, co się rzuciło, to zapach. Powiem wam, taką czekoladką ładnie pachnie, aż chciałoby się spróbować. Słuchajcie, u mnie Prince tak wygląda, zależy, wam powiem, od drzewka. Jedno ma więcej kwiatów, drugie mniej. Tak różnie to wszystko wygląda. O, tak jak tu, no to jest trochę tego kwiatu, co? Ale tu znowu mniej. Tu znowu normalnie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A będzie rosło jak wściekłe, będzie za mało jabłek, czy będzie regalizować, no i co? Mają, ale ma chęć do życia, nie? Liście jako takie są jeszcze. Jeszcze pójdzie ten, może dzisiaj wieczorem jakieś odżywki przed kwitnieniem i wsio. Tu postawiłem na tym kawałku, to jest około pół hektara tego Prince'a. Dwa ule. Zobaczymy, jak to będzie. No i tak, o, tu trzeba dosadzić. I gdzieś tu trzeba było dosadzić chyba. Kiedyś pryskałem tu ruskim na chwasty. Zapatrzyłem się w telefon i słupek walnąłem. Ciekawe, czy dzisiaj lemieś się urwie, czy nie? Bo zazwyczaj to piznie w jaki kamień i będzie pole miesz.
dużo orania nie ma, jakby było dużo, to by się samo wytarło, ale wiecie jak to jest. Przejechać tam troszeczkę. O. Wiecie po co to robię? Znaczy, no wy wiecie, no. Niektórzy młodzi mogą nie wiedzieć. Się robi po to, żeby się ziemia ślizgała po to mordze się. Szlifuje, żeby, znaczy szlifuje, to mordze się szczotką drucianą czyści po to, żeby ziemia ładnie się ślizgała, nie? Bo jak jest taka rdza, to się wszystko zapycha i się klei. A to trzeba ładnie obczyścić i się wtedy dużo lepiej pracuje. No i tak, ostatni raz chyba orałem, tak dobrze pamiętam, od środka. Czyli ziemia szła, nasypywałem na środek. No i teraz można było powiedzieć, że trzeba do granicy, nie? Ale no z tego co tak widzę, taki jest delikatny pośrodku dołek, czyli ostatni, załóżmy tam 2-3 razy musiałem jakoś źle, pomyliłem się i po prostu robiłem na granicę, odsypywałem ziemię. Teraz, więc teraz jeszcze raz będę robił na środek, żeby to pole się ładnie wyrównało, nie? Tak mi się wydaje, że tak będzie dobrze. Pamiętajcie, że w śrubach po to są takie kontry, że przy takim oraniu, w ogóle w każdej pracy trzeba je dokręcać, bo potem się psują te śruby, gwinty, nie chce to się kręcić, rozkręcać. To trzeba ładnie dokręcić i wtedy nic się nie psuje. No i dobra, kawałeczek taki o zaorany. Niezbyt pięknie, ale tu końce to się glebogryzałką przejedzie, teraz tu pojeżdżę bronkami i będzie można wtykać. Słuchajcie, tutaj to był gaz, ja tutaj siałem ze 2-3 lata jakieś poplony, także mi się wydaje, że jest dobry, że jakby jakaś firma mnie oglądała i chciała dać na testy maszyny do uprawy podkoronowej, tak jak o tutaj czy w innych młodszych kwaterach, to jestem chętny. Tylko oczywiście maszyny takie, żeby można było pod tył ciągnika podpiąć, bo ja nie mam z przodu żadnego tuza, a mam trochę roboty, bo bym sobie przejechał, poniszczył te nory mysz. Także jakby jakaś firma chciała, to jestem chętny, żeby potestować takie maszyny. Bromki sobie radzą, jeszcze się nie popsuły. To znaczy, że chyba dobrze spawane. Pamiętacie jak wtedy w zimę spawałem, nie? Działają? Działają. Mamy pomocników w sadzie, czyli nie jest źle. Powiem wam, jest tu trochę tych dziur. O. Chodzę. Coś tam widać. Jakby to uprawił maszyną jakąś, to by było dobrze. Poniszczyłby te nory. Gdzie tu mam działkę i dareta. No on tu słabiej rośnie. W tym roku chcę mu dać 2 albo 3 razy tu nawóz. Zaraz będę mu sypał jeszcze saletrę. Pierwsza dawka była chyba ze 2-3 tygodnie temu. On tu jeszcze nie był cięty, ale na razie go nie będę tu ciął. Dlaczego? Dlatego, że on jest w dołku. No i możecie sobie zobaczyć, tam to wszystko idzie do góry. I dlatego ja go tu nie tnę. Czekam aż przejdą mrozy. Zobaczymy ile wtedy zostanie i zobaczymy jak go będziemy tu ciąć. Tak samo jak jeszcze nie obciąłem szampiona. W szampionie widzę, że jest tak mało pąka. Nie wiem, tylko tak u mnie czy u wszystkich. Ale jest tak mało pąka, że no na razie nie, zobaczymy co przyjdzie, albo będzie, w ogóle go nie będę ciął, albo, bo jak mi przemrozi to wiadomo, albo go obetnę bardzo słabo, je tylko chyba czubki przelecę i wsio, nie? I tak ja właśnie w ten sposób tu myślę z tym moim idaretem i z moim szampionem. Pierwsze ujęcia w tym filmie to były z soboty, potem były z wczoraj rano. I teraz dzisiaj jest wtorek, dzisiaj może powiedzieć wieczorem, jak ta wiśnia w no 3 dni, 4, w 3 dni może powiedzieć, doszła do pełni, można powiedzieć kwitnienia, no nie mówię, że w 100%, bo jeszcze tak jak tu czy tu nie są pootwierane pąki, ale latają murarki, pszczoły murarki latają.
Pasowałoby to wietrze od nocy zrobić algeksem, czyli algami morskimi. Ale to chyba zrobię już jutro wieczorem, bo dzisiaj to mi się bardzo... W pełni kwitnienia, żeby to wszystko było. Dzisiaj już mi się nie chce. Także na dzisiaj to by było tyle. Pozdrawiam wszystkich Was serdecznie. No i co? Pięknie, nie? Bielutko, fajnie, elegancko. Słuchajcie, no i do następnego. Następny odcinek może będzie jutro, no nie wiem, w niedalekiej przyszłości na pewno.